Siemano, już tutaj siedzę, nie wiem ile czasu, cały czas coś mi przerywa, dzwoni i w ogóle nie mogę się odnaleźć w rzeczywistości, tak naprawdę jeśli chodzi o w ogóle tak naprawdę uczelnię czy cokolwiek, ale mam chwilę, jakby jeszcze mam moment, by ewentualnie coś tutaj dla Was nagrać i chciałam właśnie rozpocząć od takiego tematu lekkiego, przyjemnego i dla mnie powiedzmy dosyć prostego. W związku z tym chciałam Wam powiedzieć, jakie były moje zakupy z wyjazdu w Rzymie, ponieważ wróciłam wczoraj wieczorem i no w ogóle nie jestem przygotowana na rzeczywistość. W związku z tym myślałam, że jeszcze takim fajnym akcentem sobie opowiem Wam o tych kosmetykach i w ogóle powiem Wam, jakie jest moje powiedzmy zdanie o zakupach powiedzmy takich wakacyjnych, jak ja do tego podchodzę, więc zacznijmy od samych kosmetyków. Ja wybrałam się do Włoch oczywiście z głównym zamiarem wykorzystania tego pod względem powiedzmy turystycznym, więc jakieś zakupy może nie były moim głównym priorytetem na liście zadań, ale chciałam, jeśli byłaby taka możliwość, to chciałam na pewno zakupić jakieś produkty od marki Fitofilos. Jeśli kojarzycie Agnieszkę Niedziałek ze strony www.włosy, włosy to jest jej YouTube, a na piękne włosy to jest jej sklep internetowy, jeśli nie znacie, to koniecznie musicie ją poznać, bo jest naprawdę boginią, jeśli chodzi o wszelakie sprawy włosowe, bardzo dużo się o niej dowiedziałam. I właśnie na jej sklepie są dostępne te kosmetyki z Fitofilos i ja już na przykład mam kilka teraz nawet w domu obecnie tych produktów. Wszystkim działa różne kasje i mieszanki takie na włosy, które są naprawdę bardzo fajnej jakości. Nie są za tanie, ale naprawdę, no to i płacimy na tę jakość i ona jednak jest inna niż takich powiedzmy, no różnych innych powiedzmy do porównania marek takich typowo powiedzmy ziołowych. W tym przypadku, jeśli chodzi o działa na włosy. Mam też pół szamponu i jest naprawdę bardzo fajny, no po prostu bardzo mi odpowiadały te kosmetyki. Myślałam, dobra, zobaczymy co oni tam jeszcze mają, bo na pewno Agnieszka nie ma wszystkiego dostępnego w swoim sklepie. Cena też będzie niższa, więc na pewno coś tam mi się uda kupić, to byłoby w ogóle super świetnie. No ale niestety nie udało mi się kupić żadnego produktu, bo wszystkie te punkty Fitofilosy, które były, nie miałam z nimi po drodze, a jak nawet znalazłam jakiś sklep, to się okazało, że w niedzielę to nie jest może najlepszym dniem handlowym, bo to, i to jest w sumie dosyć rzeczywista sprawa, ale okazało się, że Włosi przesuwają sobie weekend z soboty na poniedziałek i w poniedziałek ten sklep również był zamknięty, więc dwa razy byłam w sklepie, który miał Fitofilosa i dwa razy nie udało mi się, no po prostu pocałowałam klamkę. W związku z czym pomyślałam już tam ostatniego dzień przed, właśnie pierwszy raz do tego sklepu się wybrałam. Po drodze powrotnej znalazłam taki sklep z ekożywnością, powiedzmy, który miał również swoje oparcie kosmetyki, przede wszystkim włoskie. Ja do końca nie ogarniałam, co tam się tak naprawdę o co nam chodzi w tych kosmetykach, bo wszystko było po włosku, a ludzie tam po angielsku to generalnie niekoniecznie, w związku z czym po prostu, a internet też i cały zasięg nie za mocno tam działał, w związku z czym po prostu znalazłam pewne produkty, które znałam i sobie je kupiłam, tak powiedzmy, w formie pocieszenia. Powiedziałam, że jeden i tak jest niedostępny, a jeden jest dostępny, jest droższy. I zacznijmy od tego drugiego, mianowicie od tuszu z Purobio. Purobio jest dostępny u nas w Polsce, więc nie trzeba było się na niego rzucać absolutnie i tam kupować. Ale jednak on był troszkę tańszy, bo 12 euro, a u nas to tak 60 zł generalnie średnio ten tusz wychodzi, więc w sumie to może tam minimalnie było taniej. Ja już go bardzo chciałam wypróbować. Jest on bardzo taki duży, ładny, ładne opakowanie, ładna szczotka. Nie wiem, czy akurat tu cokolwiek widać, jest taka powiedzmy naturalna, nie silikonowa. Dosyć duża, nie przypomina osobiście takie różne tusze, powiedzmy z L'Oreala, ten sam styl. Jest to mój pierwszy tusz naturalny w życiu, gdzie go nałożyłam pierwszy raz, więc nie mogę nic powiedzieć, że efekt mi się w sumie całkiem podoba, bo nie lubię jakiegoś też mocnego efektu, ale jeśli chodzi o trwałość i jakby taką samą strukturę, to przede wszystkim to mnie interesuje, zobaczymy jak się to będzie zachowało, dam Wam to znać w najbliższej przyszłości, więc to była pierwsza, którą się skusiłam, którą tym naprawdę była u nas jako jedyna tak spokojnie dostępna, a nawet stacjonarnie w różnych miejscach. A drugi produkt widziałam właśnie u wspomnianej wcześniej Agnieszki na jej kanale, gdy nagrała filmik o włoskich kosmetykach do włosów, które sama tam kupiła i między innymi zakupiła ten szampon. Mianowicie marka to jest Verdi Sativa, szampon purificante, kanapa argilla, dermopurificante antisetico, czyli pewnie antyseptyczny i oczyszczający, czy coś w tym stylu. I tu się akurat zgadza, ponieważ w składzie mamy po pierwsze glinkę dosyć wysoko, więc bonitową. W związku z czym ona powinna bardzo fajnie, ładnie nuczać włosy. Mamy takie delikatne detergenty, jest właśnie olej z konopi, jest kwas mlekowy, gliceryna i różnego rodzaju olejki, na przykład herbaciany, różne takie cytrynowe pochodne, takie jakieś gorzkie pomarańcze, różne inne, których tam do końca powiedzmy nie ogarniam. Sandałowy
olej, jest też na przykład ekstrakt z kasji, więc taki co ciekawy skład, którego trudno byłoby na przykład u nas spotkać, no ja nigdzie nie widziałam takiego produktu tego typu tak naprawdę, więc bardzo ciekawa rzecz. Jest on bardzo ciężki, bardzo gęsty, mimo że to jest 200 ml, to on jakby fizycznie czuł, że to jest bardzo konkretny produkt. I jak się nawet odkręci całe to opakowanie i przechyli, to w ogóle tutaj to się dwa razy nie ruszyło w ogóle, naprawdę, jest niesamowicie ciekawy ten produkt. Użyłam go dzisiaj po raz pierwszy, no delikatny, ziołowy, bardzo przyjemny zapach i prawdopodobnie dzięki temu będzie bardzo wydajny, jednak cena jest dosyć zaporowa, ponieważ 200 ml kosztowało 10 euro, więc to jest trochę no majątek, jakby nie było, ale zobaczymy, jak to tylko stosowo będzie się sprawdzało, czy on będzie tam warty w swojej ceny w jakimkolwiek stopniu. Mam nadzieję, że będzie bardzo ładny, doczyszczał skórę głowy i będzie łagodny. Taką mam nadzieję, tak powinno być. Jeszcze mam więcej kosmetyków, ponieważ na drugi dzień znowu wybieram się do tego sklepu z zamiarem zakupienia Phytophilosa, co oczywiście ponownie się nie udało, ale po drodze był jeszcze inny sklep, taki zielarski, więc się tam wybrałam. I miałam dosłownie 20 minut, może no mniej więcej dosłownie, 20 minut od w ogóle z wyjazdu z całego Rzymu, więc miałam mniej więcej 10 minut na to, żeby być w tym sklepie i musiałam szybko przemieszczać się do domu, żeby po prostu się pakować i wyjść, w związku z czym no ja zgłupiałam przy tej półce sklepowej i widziałam, że jednak tu jest dużo większy wybór, dużo fajniejszych produktów, też one są głównie włoskie, ale nie tylko, były też na przykład Lavera, Valeda, czy takie rzeczy, które u nas też są dostępne, ale było wiele takich różnych fajnie ciekawych włoskich kosmetyków. W większości były one bardzo drogie, więc to od razu jakby skasowałam, bo nie chciałam jakby tak w ciemno kupować czegoś, co kosztuje prawie stówę, no bo to jednak mija się z celem, bo sama tego nawet nie robię tutaj u nas w Polsce z rzeczami, których czytam przez pół roku, w związku z czym to jakby automatycznie mi odpadło. Jednak było parę produktów, które w jakiś sposób mnie zainteresowały i tak bardzo spontanicznie przypatrzyłam skład tego mniej więcej, czy nie ma czegoś, czego zdecydowanie nie lubię i zakupiłam. Po pierwsze zioła, jakby taki był mój pierwotny zamiar, ale tutaj jakby Phytophilos zabił, w związku z czym kupiłam sobie jakąś indyjską mieszankę. Nie widziałam tego nigdzie u nas, możliwe, że jest, nie wiem. Zobaczymy, jak będzie jakość zmielenia, bo to głównie to jest najistotniejsze. Po prostu kasja zwykła, indyjska i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Mamy tutaj, tutaj jest po prostu, ile to jest gram w ogóle, bo to chciałam sprawdzić. Chyba 100 będzie produkt Indii, jakieś ma dziwne, śmieszne napisy, tak, 100 gram. Gramów? Gramów czy gram? No nie wiem, chyba gramów, dobra. W każdym razie czysta kasja, około 5 euro kosztowała ta przyjemność. I generalnie wszystkie te produkty mniej więcej tak właśnie po 5 euro kosztowały, te, które właśnie tutaj teraz Wam pokażę. Więc tak, conditioner, czyli odżywka do włosów, włoska produkcja z aloesem na drugim miejscu w składzie, jest taki bardziej nawilżający, ale dalej jest na przykład olej jojoba, inulina, olej makadamia, olej z oliwek, czy takie fajne oleje, które ja osobiście bardzo lubię. Jest lecytyna, jeszcze jakiś olej i takie olejki różne cytrynowe, więc on też powinien tak fajnie domknąć włoskie włosy, więc taki nawilżający, ale lemonienty i też te kwasy, więc wyglądało to bardzo fajnie. A to w ogóle jest jeden z najtańszych produktów, jakie tam było, bo jakaś przecena była, no to szło 3 euro, więc to no naprawdę spoko, tak naprawdę, jak na te realia włoskie przynajmniej. Jeszcze tutaj nie używałam, nie wiem nic i to w jakimś tam momencie, mam nadzieję, będę w stanie Wam wydać jakąś taką konkretniejszą jakby opinię, ale na pewno nie w tej chwili. 200 ml też około chyba 3 euro, 3,50 może, coś w tym stylu, ale to najtańszy produkt, co jaki kupiłam, jestem bardzo ciekawa, jak on się będzie sprawdzał. Włoska firma Ecor Body Care, to chyba już no Ecor, powiedzmy, to jest ta główna nazwa. Dalej też ostatni produkt do włosów, który i tak, że tak powiem, całkowicie zdominowały te wszystkie zakupy, mianowicie Biobi. To chyba u nas jest całkiem znane, tak mi się wydaje. Też oczywiście włoska produkcja i tu jest niby odżywka, to jest odżywka do bezpłukiwania po prostu, w takim z fajnym azotomizerem, który niestety nie działa zbyt świetnie. Nie wiem, co będzie w jakikolwiek sposób widać, ale on tak ładnie nie pryska. Chyba to było widać, że on jest dość taki jak prysznic, jednorazowy jakby strumień, on tak ładnie tej tak mgiełki nie rozpyla. Wczoraj go tak nałożyłam na suche włosy, ale na suche włosy to mi się nie uda, bo on dostaje takie plamy, więc tylko jako taki, jak to powiedzieć, jako wgniatanie, bo jestem takie włosy mokre, to będzie fajniejsze. I skład też jest całkiem, a całkiem. Glicerynek, glukonolakton, olej, właśnie ten sok z aloesu na samej górze, dalej jeszcze trochę różnych takich nawilżających właśnie produktów, przede wszystkim to będzie takie olej kubeteryczny, może niekoniecznie, ale jakiś tam ekstrakt też się trafił. Nie jest on taki piękny i naturalny do końca, ale wydaje mi się, że jak na taką, mgiełkę na włosy, pewnie takim spokojnie ma silikonów, to dla mnie było ważne, więc zobaczymy, jak to będzie się zachowywało, może będzie miało tak delikatne właśnie stylizujące działanie, ponieważ on jest niby dyscyplinujący, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, więc tutaj jeszcze taki produkt. I na sam koniec jeszcze skusiłam się na dezodorant i on już akurat nie jest włoskiej marki, chociaż tego nie dopatrzyłam, szczerze mówiąc, wcześniej, tylko to jest firma austriacka Benecos, nie widziałam tego, szczerze mówiąc, u nas nigdy jakby w Polsce, bo to o to mi jakby chodzi przede wszystkim.
Skład jest całkiem fajny. Jego też, jak mocno przeanalizowałam, jest bardzo długi generalnie. Ma dużo różnych ekstraktów owocowych przede wszystkim, chociaż nie tylko. Na przykład tutaj widzę z róży, widzę to tutaj z nagietka, więc naprawdę takie różne fajne rzeczy, ale nie ma soli aluminium, nie ma alkoholu, to było dla mnie najważniejsze, bo szukam jednak cały czas deodorantów naturalnych. Na pewno zrobię Wam długo taki filmik porównujący właśnie wszystkie, powiedzmy, deodoranty naturalne, kiedykolwiek używałam, bo cały czas, ale jednak cały czas szukam i nie jest to dosyć trudne dla mnie znaleźć odpowiedni produkt, bo zawsze jakby soda mnie uczula, alkohol też mnie podrażnia, w związku z tym to wszystko nie idealnie się sprawdza i trudno jest znaleźć taki produkt, który będzie naturalny i będzie naprawdę skuteczny. Więc tutaj dajemy szansę takiemu produktowi. Więc tak, te kosmetyki i tylko wszystkie kosmetyki, one nie są, pomijając ten tusz, nie są u nas dostępne. Nie były takie bardzo drogie, bo no powiedzmy, że pomijając ten szampon, który chyba 10 to jest już trochę, no jednak przegięcie, no tak po 5 euro, to też jest w granicach rozsądku generalnie, patrząc na to, że więcej dajecie właśnie na, nie wiem, na za talerz makaronu, czy nie wiem, na kole w lotnym lotnisku, czy coś w tym stylu, tak na to patrząc, ale nie żałuję na pewno, zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Teraz patrzę na ten skład, widzę, że on naprawdę jest okej, nic tutaj jakby mnie nie zaskoczyło, ale generalnie fajnie jest zachować jakąś taką większą dozę, powiedzmy, rezerwy w kupowaniu takich kosmetyków na wakacjach, ponieważ często jeśli nie mamy czasu i mamy tylko, mamy na przykład pół godziny właśnie, czy jak ja, to było po prostu szaleństwo tej na kosmetyki, które kupiłam, mamy bardzo mało czasu na wybranie kosmetyków i po prostu rzucamy się na wszystko, bierzemy wszystko do koszyka i kupujemy i się okazuje, że wydajemy tych pieniędzy, nawet jeśli te kosmetyki nie były takie drogie, to wydajemy dużo pieniędzy, które można było zainwestować w coś u nas, powiedzmy, bardziej wartościowego. Oczywiście zawsze warto zrobić jakiś delikatny research, czy jeśli zobaczyć, czy coś jest konkretnego, co pewno chcecie kupić. Może to już nagrał filmik właśnie na temat jakiegoś tam produktu, na temat kraju, w którym, do którego będziecie jechać. Może ktoś tam mieszka i już tam może Wam coś, byłby w stanie polecić coś, czego co u Was nie będzie dostępne, znaczy no, nie będzie w Polsce, będzie tego na przykład taki, nie będzie dystrybutora internetowego. To w takim wypadku fajnie jest zaopatrzyć w jakieś kosmetyki. Ale warto, żeby to nie było jakieś niesamowite, powiedzmy, ilości, bo jednak często tak jest, że właśnie przy takich super spontanicznych kosmetykach może się tak przytrafić, że te kosmetyki są bardzo podobne, które kupimy, albo właśnie będziemy mieli jakiś nieciekawy składnik, którego nie zauważymy tak w tym ferworze zakupów takich szybkich, po prostu na wakacjach też troszeczkę się mniej, powiedzmy, zwraca uwagę na tego typu kwestie i w ogóle ta pielęgnacja często też troszeczkę odchodzi, zapomnienie, po prostu chcemy się skupić bardziej na tym wykorzystaniu jakby w 100% tego miejsca, w którym teraz jesteśmy, a też zmiana wody, to różne inne takie czynniki nie są zbyt pomocne, jeśli chodzi o samą pielęgnację na wakacjach jako takich, ale dla mnie jakby kupowanie kosmetyków jest bardzo ciekawe, wolę jakby jako taką pamiątkę, powiedzmy, kupić sobie jakiś właśnie produkt, niż jakąś tam pamiątkę, powiedzmy, taką w takiego typowym rozumieniu właśnie tego typu jakiś produktów, nie wiem, jakieś tam figury, czegoś dla mnie to się kupić mija z celem, zdecydowanie wolę sobie kupić właśnie jakiś produkt kosmetyczny, bo każdy kraj ma w sobie coś takiego ciekawego, każdy ma jakąś taką linię, która jest naprawdę warta uwagi, jeśli będzie dla nas taką właśnie, jeśli jest dla nas interesujące, to w sumie czemu by nie kupić jakiegoś tam produktu, tylko tak bardziej w formie ciekawostki i turystycznej, a nie takiego zaopatrywania się w kosmetyki na najbliższy rok, to bardziej po prostu tylko na tę kwestię chciałam Was, powiedzmy, jakiś stopniu uczulić. No i cóż, jestem ciekawa, jakie jest Wasze podejście do tej kwestii, czy kupujecie właśnie kosmetyki za granicą na wakacjach, gdzie gdzieś jesteście, czy szukacie wcześniej w ogóle jakichś konkretnych produktów, czy tak spontanicznie raczej sobie zachowujecie te kosmetyki, jak to w sumie u Was wygląda, bo to w sumie jest ciekawa kwestia dla mnie przynajmniej, bo ja zawsze jak gdzieś jestem, to jednak na jakiś tam produkt się skuszę i zazwyczaj są produkty naprawdę fajnej jakości, które potem wspominam nawet czasami latami w niektórym przypadku, więc to jest naprawdę bardzo fajna sprawa, ale już nie mam więcej ciekawego do powiedzenia, więc dziękuję za bardzo za oglądanie, życzę Wam wspaniałego tygodnia i do zobaczenia razem. Pa, pa!